Już 4 minuty temu, minęła 9.30, to program, który nazywa się Rzecz o Biznesie, a ja nazywam się Michał Niewiadomski. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić ten program w Wyjątkowy Dzień. Nie tylko z tego względu, że jest wyjątkowy gość, ale że jest wyjątkowy dzień, bo dzisiaj 21 dzień stycznia, czyli Dzień Babci. I zanim będziemy mówili o tych wszystkich strategiach biznesowych, to pomyślmy o tym, żeby za chwileczkę do tej babci zadzwonić, bo jak wiemy, babcia, bardzo ważna postać w naszym życiu. Babcia, ja myślę o jednej tej, o która mi została, tej, która mieszka w Nowym Sączu. Przy okazji bardzo serdecznie, babcieniu się pozdrawiam. Bardzo ważna. Kobieta w moim życiu, tak jak i dla większość wnucząt, babcia bardzo ważna postać. Więc dlatego zachęcam, żeby nie zapominać. Pomyśleć teraz ciepło, a może się nawet za tę osobę pomodlić, a później do tej babci zadzwonić, a jak można to oczywiście odwiedzić. Z kwiatami, czekoladkami, z czym babcia lubi. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Michał Kanarkiewicz, doradca strategiczny i mistrz szachowy. Nie bez przyczyny dzisiaj szachy na naszym łolu. E, Skąd pasja do szachów? O, szach, szachy pojawiły się w moim życiu jak miałem 10 lat. Mój przyjaciel Ksawery Tak, mój przyjaciel Xawery przyszedł do mnie i powiedział. Michał, patrz, to są szachy. I tak się rozpoczęła przygoda. Bawiliśmy się trochę szachami, jeszcze nie znaliśmy wszystkich zasad. No i z czasem ta, ta, ta pasja się rozwinęła, natomiast taki był początek tej historii. No bo jak tak myślę sobie o szachach, w których ja niestety nie potrafię grać w szachy, ubolewam. Może to jest właśnie zadanie na rok 2020. Mam nadzieję tak i tak są bardzo mocno kciuki. <laughs> warcaby to oczywiście warcaby, ale to oczywiście za mało. Natomiast... Jak myślę sobie o szachach i, o, i jeszcze jak studiowałem nauki polityczne, to często słyszałem to takie sformułowanie, że ktoś się po, po, po porusza tym ruchem konika szachowego, czy też ktoś tak jak w szachach planuje swoje ruchy cztery kroki do, do przodu. Później, gdy Władimir Putin zasiadł na Kremlu, to często się mówiło, że no, to są już szachy zupełnie innej kategorii. To nie jest nieprzewidywalność Jelcyna, tylko to jest strategia Putina i w tych naukach politycznych, ale nie tylko, no, szachy są często wykorzystywane, czy przykład strategicznego myślenia szachowego no, jest wykorzystywany oczywiście w naukach politycznych, czy w strategiach politycznych. A co ze strategiami biznesowymi? To znaczy, y, ja się specjalizuję właśnie w strategiach szachowych, mistrzów i, i, i w tym właśnie się y, moja ekspertyza wynika właśnie z tego, że jestem szachistą i też łączę to ze światem biznesu, bo jestem też przedsiębiorcą i te strategie szachowych mistrzów są wykorzystywane coraz częściej w biznesie, bo to tak jak pan słusznie zauważył, przede wszystkim rozpoczyna się od tego, że planujemy kilka kroków do przodu, no ale też potem zaczyna się. Przewidywanie ruchów przeciwnika, tak, konkurencji, tak, co zrobi nasza konkurencja na rynku, a następnie też adaptacja do tych, do tych planów, tak? Bo szachiści nie myślą tylko o swoich kilku, kilku krokach do przodu, ale też o tym, co może ich przeciwnik odpowiedzieć. No i powstaje tak zwane drzewo wariantów w szachach, a w biznesie byśmy powiedzieli analiza scenariuszy, czyli zastanawiamy się, jakie mogą być potencjalne, możliwe scenariusze. No i powstaje analiza, analiza scenariuszy, analiza strategii. No i w ogóle powstaje strategia. A skoro mówimy o strategii, to w ogóle podstawą do, do dobrej, skutecznej strategii jest analiza. I tego. Ja się też przy szachownicy nauczę, i tego myślę, że świat biznesu może się nauczyć od szachistów, bo ja, ja współpracuję z wieloma korporacjami, firmami, organizacjami i tam się. To, to, to słowo strategia pojawia praktycznie za każdym razem, praktycznie w każdym departamencie. Z tym, że nie zawsze ta strategia jest poparta analizą. Czasem to jest takie na zasadzie trochę łapuca, bo trochę takie hasło wytrych, a niekoniecznie za tym stoją liczby. To, do czego ja zachęcam wszystkich przedsiębiorców, wszystkie firmy i korporacje, organizacje, to do tego, żeby każda strategia rozpoczynała się od tego, że robimy analizę. Czyli jeśli chcemy zrobić dobrą, skuteczną strategię w 2020, to zróbmy analizę tego, co było wcześniej, czyli na przykład w 2019. Bo bez tego, no to jest Fusów, a nie strategię. Jak wiele firm korzysta z tego rodzaju narzędzi? No, to jest coraz większe, coraz większe grono. W szczególności właśnie korporacje są moimi klientami, banki i organizacje finansowe, bo zauważają taką prostą dosyć zależność, że z jednej strony jedyne, co możemy być pewni o strategii, to że ona na pewno się zmieni, bo w 100% nie zrealizujemy strategii, no ale równolegle do tego lepiej zrealizować powiedzmy 70-80% zaplanowanego planu a niech te 20-30% będzie mimo wszystko gaszeniem pożarów, no bo jednak jakaś część w tej strategii to jest też gaszenie pożarów, ale żeby to było trochę tak jak strażak, żeby, ta, żeby to gaszenie pożarów też było w strategii, czyli być jak strażak, takim przygotowanym z gaśnicą do gaszenia pożaru, a nie, że wybucha pożar w firmie, w korporacji, organizacji, a my nie wiemy co robić i Wyjście, takie właśnie planowanie, kilka kroków do przodu, no to, to, się, po, to, to się podoba w korporacjach i w szczególności w top to tym się, tym, się, tym się zajmujemy i nad tym pracujemy, ale ja też zachęcam do tego, żeby zejść na średni i niższy szczebel, bo moim zdaniem strategia nie tylko jest dla top managementu, ale też dla średniego, niższego szczebla, bo często tak jest w firmach że to właśnie pracownicy średniego i szczególnie niższego szczebla mają bezpośredni kontakt z klientem. A to oznacza, że prawdopodobnie wiedzą więcej o współpracy z klientem niż my na top managemencie. Czy w strategii szachowej zakładamy, że czasami kto inny powie szachmat? Może być tak, że wydarzy się coś nieprzewidzianego. W biznesie możemy to nazwać czarnym łabędziem, czyli takie zjawisko, które było mało przewidywalne, a miało ogromne skutki. Chociażby atak na World Trade Center. To był taki klasyczny czarny łabędź, opisywany przez Taleb'a też w słynnej książce Czarny Łabędź. Natomiast równolegle do tego, ja myślę, że w szachach jest ta... Jest ta Pewna doza nieprzewidywalności, mimo wszystko, jednak myślę, że szachy są w pewien sposób ograniczone, bo mają 64 pola. I w biznesie, moim zdaniem, no, biznes jest nieprzewidywalny, w sensie ma więcej scenariuszy. Równolegle do tego, my wciąż jeszcze nie ma człowieka na świecie, no i też maszyny, która by policzyła wszystkie pozycje na szachownicy. Czyli jak pojawia się taki argument, bo czasem w takich dyskusjach pojawia argument, że szachy są ograniczone 64 polami, a biznes nie, ja tam mówię, to jeszcze nie ma człowieka czy maszyny, która by policzyła wszystkie możliwe mhm. pozycje na szachownicy. I dopóki to nie nastąpi, a nie wiadomo, czy to w ogóle kiedykolwiek nastąpi, być może tak, to myślę, że możemy bardzo wiele czerpać z, z szachownicy. Takie jest moje zdanie. 64 pola na szachownicy, ale jak długo taka rozgrywka może trwać? Też może trwać w nieskończoność, czy jednak są tutaj jakieś ograniczenia? To znaczy, no, w większości czasu, jeśli nie, licz, nie mówimy o jakichś tam rozgrywkach takich stricte towarzyskich, to one są ograniczone poprzez zegar szachowy. No to taka słynna dźwignia, tak, 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 gdzie tak, się tak, tak. przełącza cyk, cyk, tak, cyk. To, to te partie trwają od kilku Minut, przez kilkanaście minut, aż do kilkugodzinnych pojedynków, w szczególności na poziomie mistrzowskim, czy jeśli chodzi o tytuł Mistrza Świata, to, to partie są rozgrywane tempem klasycznym. Natomiast są też na przykład Mistrzostwa Świata w szachach błyskawicznych, czyli takich, które są rozgrywane, y, wszystkie partie są rozgrywane z użyciem zegara, ale w szachach błyskawicznych mamy tempo 3 minuty na zawodnika plus dwie sekundy po każdym. Prawie jak ping-pong. Tak, bardzo szybko to jest. I, i nie bez powodu y, ten ping-pong się do, fajnie, że nam tu pojawia, bo jest taki słynny mit, refleks szachisty, prawda? Tak się mówi o tym, że szachiści to mają jakieś jakby, jak się mówi refleks szachisty, to to ma raczej konotację negatywne. No, że jest zmulony. Tak, jest że jest zmulony, to, to. Tak, że tak, tak to nazwijmy, tak? Natomiast równolegle do tego badania wskazują, że tylko właśnie gracze tenisa stołowego, zwanego też ping-pongiem, mają krótszy czas reakcji od szachistów, którzy regularnie grają w szachy błyskawiczne. Mhm. Bo właśnie przy tych szachach błyskawicznych często należy podejmować decyzję i wykonać jeden ruch, powiedzmy, w czasie do kilku sekund. Tak? I, I potem jak dochodzi do takiej rozgrywki już super błyskawicznej, to często są szachiści, na przykład ja tak potrafię rozgrywać partie, mhm. że, że zagać. Dwa ruchy w trzy sekundy. Czyli potrzebuję, znaczy mogę wykonać półtorej ruchów w sekundę. To jest bardzo szybkie tempo. Tak, dla kogoś, kto to pierwszy raz obserwuje, no to <gry> po prostu widzi w zegar latają figury. I, I ja myślę sobie, że ten stereotyp takiego refleksu szachisty jest krzywdzący, ale okej, okay, to jest jakiś, jakiś stereotyp. Ja myślę, że warto po prostu pokazywać, że poprzez szachy też możemy się uczyć zarządzania sobą w czasie. O, to jest taka. Zarządzanie sobą w czasie. To bardzo ciekawe, co pan mówi, bo. Pytanie też jest takie, na ile firmy korzystają z strategii szachowych? Mhm. Właśnie do czego? Do tego, żeby odnieść sukces raz, drugi, trzeci, czy też zmienić w ogóle zarządzanie swoim przedsiębiorstwem? O to bardzo różnie, bo z jednej strony możemy, to znaczy większość firm chce osiągać sukces tu i teraz, prawda? No Krótkoterminowo. Krótkoterminowo i, i to jest takie bardziej działanie taktyczne, operacyjne na tu i teraz. Natomiast ja zachęcam nie tyle do porzucenia operacyjnego, Patrzenia takiego taktycznego, co do patrzenia zarówno taktycznego, operacyjnego, jak i strategicznego. Czyli ja nie, nie, nie stawiam takiej tezy pod tytułem, co jest ważniejsze, taktyka czy strategia, tylko mówię, co zrobić, żeby jedno i drugie równolegle funkcjonowały. I odpowiadając wprost na, na pana pytanie. Firmy. Zwykle są zainteresowane krótkoterminowym wynikiem, no bo też z tego żyją. tak Cała firma się kręci. Równolegle do tego coraz częściej jednak skłaniają się przynajmniej do takiej wizji dwu, Bo kiedyś takim jednym z najbardziej popularnych zadawanych pytań przez rekruterów, rekrutowanych, to było, gdzie pan, pani widzi siebie za pięć lat, co oczywiście jest kompletnie pozbawione sensu w XXI wieku, ale no, taki horyzont czasu, dwa, trzy lata, to jest realistyczne podejście. Przy czym powtarzam, nie ma strategii, którą na pewno zrealizujemy w 100%. To znaczy jedyne, co wiemy o strategii, to że ona na pewno się zmieni w trakcie, ale równolegle do tego nie, nie szedłbym na taką strategię pod tytułem YOLO, only hmm. once, tylko bym poszedł w kierunku strategii zaplanowanej z założeniem, że robimy wynik good i na 70-80%, a pozostałe to jest 20-30% gaszenia pożarów, a żeby być właśnie jak strażak z gaśnicą gotowym do, do gaszenia pożaru. Jak myślimy sobie szachy, to mówimy sobie e, Rosja, gdzie słynni szachiści e, tak. wychowali się. Wychowali się Krasparów, Karpow, Karpow e, i, i tych, tych, tych pamiętam te to, to było dobre 20 jak nie 30 lat tak, temu pojedynek Kasparow i i, i, i Kaka, karpow, tak. tak. Natomiast czy faktycznie te strategie szachowe są w Rosji również rozpowszechnione, czy tam jest po prostu to gra jako gra? Tak samo, nie wiem, jak się odwiedza południe Europy, tam panowie już na emeryturze lubią sobie usiąść przy tym stoliku szachowym, zagrać, ale czy to też się przekłada później na to, jak, w jaki sposób te przedsiębiorstwa działają? Czy również te strategie, które przyjmują, opierają się jednak na tym modelu szachowym? To znaczy, z jednej. Czy to tylko taka polska specyfika. To znaczy, ja może powiem tak. Po pierwsze, rzeczywiście Rosja stoi szachami, i tam jest cały system edukacyjny, który opiera się o szachy, Te, tych godzin lekcji mhm. szachowych. Są od, od dziecka wprowadzane lekcje szachów w podstawówkach, i później cały system edukacji jest oparty o szachy, Fajnie. gdzie one są traktowane jako ważny element edukacyjny. Zarówno pod kątem matematycznym, co jest zrozumiałe, ale też pod kątem kształtowania pewnych postaw, tak? czy to strategicznych, czy, czy społecznych, więc to jest pierwszy element, pierwsza część odpowiedzi. Natomiast druga część odpowiedzi. Jak sobie spojrzymy na, na to, co w jaki sposób jest zarządzana, czy, czy Rosja, czy też przedsiębiorstwa, które są z Rosji, to można zauważyć, że pewne ruchy są strategiczne i rzeczywiście niekoniecznie one muszą się wszystkim podobać na świecie. Ale to jest spojrzenie z ich perspektywy, prawda? Jeśli byśmy sobie tak po prostu na, na chwilę zdjęli e, z głowy, tak, e, nasze tutaj, e, czy, czy polskie, czy ze strony innych krajów, e, jakieś tam swoje filtry, i byśmy spojrzeli tak bardzo neutralnie, tak, na, na, całą, na całą mapę świata, to czy, czy Rosja, czy też inne kraje, które też stoją szachami, i, 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 czy, czy, czy Chiny, to. Podejmują decyzje, które są pewnie dla nich najlepsze. Czy one są ogólnie dla, najlepsze dla, dla, dla Europy czy dla świata, to jest zupełnie inny wątek. Ale chodzi o to, że z ich perspektywy podejmują takie decyzje, które rzeczywiście są strategiczne. Więc y, ja powiem tak. Na przykład na Kremlu są jedne z najdroższych y, szachów na świecie i tam się też odbywał mecz o Mistrzostwo Świata. Y, szachy są tam bardzo ważnym elementem kulturowym i mm -hmm. z jakiegoś powodu. One są wspierane niezależnie od tego, kto jest u władzy. To jest też ciekawe, prawda? Że ta władza się zmienia, to jest jasne, tak? Z, to znaczy, ona się raz na jakiś czas zmienia, może mm -hmm. w ten sposób. Natomiast y, szachy tam cały czas są. To jest ciekawe, że szachy nie zostały wyeliminowane, niezależnie od tego, kto rządził. I na koniec. Organizuje pan różnego rodzaju spotkania, na które przychodzi. Garstka, ale zazwyczaj nie jest to garstka, tylko są to e, e, dziesiątki, setki czy nawet tysiące ludzi. Oni są zainteresowani. Ja nie mówię to o tych spotkaniach, gdzie pan się spotyka w, w korporacjach, czy spotyka się pan z mniejszymi firmami, ale mam na myśli właśnie takie większe, większe spotkania, nawet używając formułowania masowe. Ci ludzie są zainteresowani szechami z jakiego względu? To znaczy, myślę, że znowu trzy grupy trzeba wyróżnić. Jedna to są rodzice, to mm -hmm. są po prostu zainteresowani rozwojem swoich dzieci, tak? Dzieci są zainteresowane, jeśli, jeśli pojawiają się dzieci, to są zainteresowane tym, żeby się pobawić Czechami, a jeśli mówimy o dorosłych którzy jednocześnie nie są rodzicami albo po prostu bardziej się skupiają na swoim rozwoju, to mówimy tutaj o strategicznym myśleniu. I ten argument u dorosłych jest najczęściej powtarzany, to jest strategiczne myślenie. Mhm. I po takim spotkaniu mhm. masowym, gdzie pan mówi o tych e, szachach. Strategie szachowych mistrzów, tak. E Jakie pytania są później po takim, po takim spotkaniu? No, przede wszystkim, jak praktykować, jak ćwiczyć strategiczne myślenia? I, I ja pokazuję na różnych schematach, takich, na diagramach szachowych, mm -hmm. na, na pozycjach szachowych, jak to ćwiczyć. Potem to jest kwestia praktyki, bo to jest tak, że czegokolwiek ja bym nie powiedział na takim spotkaniu, czy, czy warsztacie, czy, czy w, dla grupy otwartej, czy w korporacji, to, to nie będzie miało większego znaczenia, jeśli. Uczestnicy nie będą tego praktykować później. Poprzez praktykowanie rozumiem w takim codziennym zastosowaniu, w codziennym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym, żeby zadawać sobie pytania przy, przy okazji podejmowania decyzji, co będzie strategicznie lepsze w kontekście długoterminowym. Bo w, w kontekście krótkoterminowej decyzji, takiej operacyjności, taktycznego spojrzenia, to my dosyć mamy dużą biegłość jako społeczeństwo w podejmowaniu takich decyzji. Czyli patrzymy sobie, o, to mi przyniesie określoną korzyść, i to jest fajne, i to jest, na tu i teraz będzie odpowiednie. Natomiast pytanie jest inne, moje. Ja zadaję takie pytanie moim kursantom. Czy ta decyzja, która taktycznie na dziś przyniesie ci sku efekt, skutek, korzyść jakąś określoną, czy ona w kontekście długoterminowej perspektywy ci pomoże, czy być może będzie na przykład plamą na twoim wizerunku? No więc właśnie, to są pytania, które sobie warto zadać. A tak swoją drogą, kiedyś sobie myślałem, pracując jeszcze w telewizji biznesowej, że chciałbym kiedyś przy stole posadzić trzech może czterech najbogatszych Polaków. Aha. Wyjąć pudełko gry Monopol Aha. i zobaczyć, jak oni grają w ten model. Jak inwestują. Jak inwestują. W jakie nieruchomości. W, gdzie oni chcą lokować tego rodzaju inwestycje. To byłoby bardzo taka ciekawa, byłoby ciekawa. Ba, Bardzo ciekawie byłoby zobaczyć, gdzie ten albo gdzie ta, no bo to nie Takie tylko monopoli jest, gwiazd. Tak. Takie <laughs> gwiazd biznesowych. Ja takie robię szachowe Mistrzostwa Gwiazd i to, to, to jest taka impreza, ja rozumiem ten, bo ja też miałem taki koncept właśnie Szachowy szachowym Strzelca Gwiazd, gdzie zapraszamy znanych ludzi z Polski do gry w szachy, więc może monopoli. No więc. więc właśnie, to jest, to jest pomysł, pomysł, to jest pomysł. coś Fajne. wspólnego. Michał Kanarkiewicz, doradca strategiczny i mistrz szachowy. Był Państwa i moim gościem w programie Rzecz o biznesie. To tyle dzisiaj w programie i oczywiście na sam koniec zachęcam żebyśmy dzisiaj o naszych babciach pamiętali nie tylko myśleli ale i zadzwonili odwiedzili bo naprawdę warto bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie dziękuję, dziękuję. pięknie i do zobaczenia